Drodzy Państwo, mamy tu do czynienia z pradawnym zwyczajem topienia marzanny. Wyróżniamy dwa rodzaje zwyczajów. Jeden zwyczaj jest tak zwany seriozny, poważny, drugi natomiast jest to tak zwany zwyczaj dla beki. Nosi znamiona po prostu zwały. Pójdź. Baby consent. Tutaj pani kamerzystka, zapraszam. Chodźcie. Koledzy, nagrywa się? Tak. Koledzy z Wrocławia przyjechali, żeby zobaczyć, jak w Gnieźnie Stowarzyszenie Oszaławka topi? Naprawdę. Marzannę. Piotr i Tomek. No, przyjechaliśmy tutaj, żeby przegnać zimę, no i powitać wiosnę. Tak, Ale jakieś praktyki będą zaliczone? Siema, zioła, maj! Przepraszam! Która jest zła, mokra, szara, ciemna i na szczęście się kończy. Jest z nami członek zespołu BAP-u. Wiemy dlaczego, już ich nie ma w Polsacie. No właśnie. Przyjaciół, witam jeszcze serdeczniej. Ja jestem z wykształcenia etnologiem i powiem, że wszystko się zgadza. Wszystko jest wedle tradycji. Jest atest. Etnograficzny. Także uwaga! Nie ma rzeki! Już to mówiłeś! Tak. Z nami dzieci, stąd młodzież, stąd dorośli, stąd wcześniej urodzeni dorośli. Cieszymy się. Nie słyszałam tego. No to słuchajcie, imię szczęścia utopi te smutki, żale i wszystko. Polmy ją! Maja, kręć. Żegnamy zimę. Witamy wiosnę. Witamy wiosnę. Mamy zdjęcia, mamy to. Mamy to. Wielkie brawa dla wiosny. Panie, biorą. Leszcze, panie, były liny, były karpie, wszystko było, a teraz same japuńce takie małe. Ta praca otrzymała wyróżnienie. Tylko wyróżnienie? Tylko wyróżnienie.